Gonią mnie kosmici, po drodze są jakieś czerwone dziwne ośmiornice. Ale dam sobie radę, dam sobie radę. Mam 3 życia, pełne serduszka. I co? Managed to find all of Gizmo Duck's suit. Oh boy! Now we could blast into the treasure vault. Just a moment, Fenton. Gyro, I think I left my favorite $2 bill under the back seat. Would you mind getting it for me? Sure thing, Mr. McDuck. Gee, boss, why'd you send Gyro back onto the ship? So he doesn't find out you're Gizmo Duck when you put on that suit, you dunderheat. But there are only 3 of us here, sir. Won't he figure it out anyway when Gizmo Duck appears and I've mysteriously vanished? I wouldn't worry about that. Gyro may be a brilliant inventor, but his deductive reasoning skills are about as good as yours. Oh! Hey! Would you just get on with it? Say your secret code word and activate that confounded contraption. Code word? Gee, I can't remember it. Oh, blather and blatherskite, I'm useless. I mean, I'm useful to the extreme. Point me toward the offending blockade so that I might deal justice upon it. Cut the dramatics, would you, and follow me. Okay. Mr. McDuck? Fenton? Gizmo Duck? Huh. They're gone. All I could find was this $2 million bill. Oh well, back under the seat it goes. Dobra, mamy już naszego pomocnika. O, super. Dobrze, że znaleźliśmy kostium. Będzie wykańczał wszystkich po kolei. A, wykończ go, wykończ go! No popatrz! Jednak jest z ciebie taka trochę ofiara. Muszę iść bardziej za tobą. Tu! Tu! Super, idziemy. Dobra. Wykończ go, wykończ go, wykończ go! I nie wiem, czy ja nie wolałam sama tego robić. Dobra. Nie, nie chcę wpaść do dziury. Czekajcie, muszę porozwalać te... żeby się upewnić, że tu nic nie ma. Dobra. Niby tak jest łatwiej, ale... zanim od niego trafi, to ja jednak przeżywam dosyć silny stres. O, okej. Okay. Tam, 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 tam! Okej. Okay. Czekajcie, czy tutaj mapa mi coś mówi? Au! O nie, nie, nie trafiło we mnie. Okej. Okay. Jest pełno dziur, boję się, że do jakiejś wpadnę! Okej. Okay. Coś się przycięło lekko, ale mam nadzieję, że to nie szkodzi. O! This is the place. Gyro's calculation said the green cheese of longevity lies just beyond this door. Step aside, citizen, whilst I blast the door asunder. Okej, mamy drzwi. Wow! Raczej różowe bokserki nie pomogą. I mean, well, the path is clear, good sir. Good work, Gizmo Duck. No? Ooh. Skąd oni się tu wzięli? O. Flinthat Glumgold. What are you doing here, you pernicious pilferer? Są z nim. On z nimi kolaboruje. Why you do? Find out about the green cheese. Wouldn't you like to know? But thanks for saving me the trouble of blasting through that door on my own. I'll stop him, Mr. McDuck! Halt, evildoer! No, Gizmo Duck. I need you to help me deal with the... Poleciał za nim. Gdzie musisz sobie radzić z bratami B? Chyba sami. Tam nic nie ma? Nie. Tam już nie przyjdziemy. Okej, okay. Będzie pełno braci B. Czy damy sobie radę? O, co tak ciemno? Okej, okay. Jeden z głowy. O, może tutaj znajdę jeszcze życie. Fajnie by było, ucieszyłabym się. Znowu mamy jaskinie, to mi przypomina te jaskinie z pająkami. Chyba z drugiego poziomu, który przechwyciłam, czy coś w tym stylu. Okej. Okay. Mapa tu coś mówi? Nie bardzo, tu nie ma mapy. Znaczy...
Nie ma, jest tylko punkt zaznaczony, jeszcze nie mamy korytarzy. Musimy sobie je sami zwiedzić, tak jak zresztą zawsze, no to nie jest w sumie nic. O nie, straciłam szansę na ten kufer. Dobra, damy radę. Tak, pokazuje się nam już przejście. Okej. Okay. A! Dobra, tutaj. No bracia B nie są tacy trudni, na szczęście, jakby się mogło wydawać. Jest ich pełno. Ale co prawda są banalni. Tylko musimy tutaj zejść niżej. Jest to takie kamyczki latają jakby w powietrzu. Jakaś dziwna... O, moneta. Tu nic nie ma? Nie. O, pieniążki. Dosyć szybko się kończy i zdobyłem ją zwykle w momentach, w których się nie przydaje aż tak bardzo. Muszę tam doskoczyć. Czy tam coś będzie? Jakiś... Tak! Wielki kufer! Znalazłam! Jej! Kolejne serce! Bless me back, peace. Osiągnięcie. Strasznie się cieszę, że udało mi się znaleźć wszystkie w całej grze. Tak, to mnie naprawdę bardzo cieszy. Chociaż nie uda mi się pewnie odblokować wszystkich grafik, bo będę mieć za mało pieniędzy. Ale to nie szkodzi. Bardzo się cieszę, że po prostu mam wszystkie te serca i wszystkie misje z Bigli udało mi się znaleźć. To jest takie bardzo fajne. Że po prostu odczuwam satysfakcję z tego powodu. Czekajcie, już blisko do bossa. Nie wiem, co tu będzie bossem. Jakieś UFO, boję się. Ciekawe, czy będzie tylko jeden boss, czy może dwóch, tak jak ostatnio. Mam nadzieję, że jeden. Chociaż jak się zbliżam do końca jakiejś gry, która mi się podoba, to zawsze też odczuwam pewien rodzaj takiego smutku. No ale cóż. Zawsze można do nich potem wrócić. Chociaż wiadomo, że za drugim razem to już nigdy nie jest to samo. Boss. Zielony ser. Myszki? Ja je uwolniłam! O nie! Wielki szczur! O nie! Ojej. Okej, raz. Boję się takich wielkich szczurów! Generalnie szczurki są słodkie, ale nie w tych rozmiarach, nie takie dzikie. O nie, zmutował się. O nie! O nie, o nie! Co mam zrobić? O nie. Nie trafię w niego. Nie, nie, nie. Aha, musiałam przed nim uciekać. Au. Chociaż nie wydaje się takie trudne, to jest pocieszające. Przynajmniej na razie. Aczkolwiek skacze jak dziki. O nie, zmutował się, zmutował się. Boję się go. Nie. Okej. Okej, jest normalny. A! Okej. Czy on... Czekajcie, nie włączył mi się to hard pogo? Nie. Czy on znowu przyjdzie mutację? Tak. Boję się go. Au. I mu ten zielony ser zaszkodził. I to poważnie. Ała. Dobra, ale mam jeszcze 3 życia jak coś. Więc może nie będę musiała tu wracać. Raz. Szczurku. Agar! Może zamienisz się z powrotem w takiego słodziaka, jakim byłeś. Okej, okay. Szczur będzie świrował. Chyba wystarczy być tu na górze w tym momencie. Aczkolwiek on chyba tu wskakiwał kiedyś. O! Kolejny atak. Dobra. Tak, znowu teraz będzie zielony. Teraz ja bym uważała tędy po prostu. O, patrzyła, gdzie się pojawia. I teraz przeskakiwać nad nim, to jest bardzo ważne. O, okej. Nie no, idzie mi dobrze. Chyba. Okej, kolejny cios. Jeszcze mi nic nie zabrał. To jest ważne. O, teraz też mi się nawet udało uniknąć. O, szybko biega, szybko biega. Chcę uciekać. Tu się pojawi? A. Zranił mnie, niestety. Udało mu się drugi raz.
Po prostu tak inaczej skacze, nie mogę się do tego przyzwyczaić. How dare you! Dobrze, mam dodatkowe serca. Boję się go, no. Boję się, że odbierze mi szansę na wygraną. Jest! Udało się, nie wierzę! O, teraz jest taki słodziutki i malutki. Giant moon rat or no giant moon rat. Nothing's gonna keep this duck from that green cheese and all the green it's gonna make me. Jeszcze pewnie będzie jakiś problem. Czy nie? Yes, stage kill! Nie było problemu. Wow! Pierwszy raz mówię, tak się udało, że tylko raz musiałam dojść do bossa? Chyba tak, ale nie jestem pewna. Albo drugi. Odwykonane osiągnięcie. Where no duck has gone before. Jej, pieniądze! Nie będziemy tego pomijać. To już jest koniec. Wszystkie poziomy przeszłam. Nie, będziemy patrzeć, jak pieniądze lecą. Tak, continue. I co? We did it, boys! We did it, boys! Co się ścięło? Kurczę, mam nadzieję, że się nie przytnie. Boys? Sorry, McDuck, but your meddlesome nephews are a wee bit tied up at the moment. O nie. Mają wszystkie moje skarby. Guilty as charged, Scroogey. I've been the world's second richest duck long enough, but these treasures will soon change that. Oh, tell your goons to release my boys. Not till you fork over that last treasure. Don't do it, Uncle Scrooge. Don't do it. The way I see it, MacDuck, you're not in much of a position to argue. Yeah, hi. You drive a hard bargain, Glumgold. Take it, you filthy cheat. Może zje ten ser. Flintheart Glumgold, the richest duck in the world. How does it feel to be number two, Scroogey? O nie, jeszcze ta. Cóż, to jest zaskakujący finał. Magicka de spell. It's so rude of me to drop in unannounced. What are you doing here, Magicka? Quick, somebody sound the alarm. Duckworth, Mrs. Beakley, call the Pentagon. Sell me stock and bonds. Not so fast, fools. Ooh. Rudy, Uncle Scrooge, I can't move. Oh, nie. Now I know how a statue feels. Nikt się nie może ruszyć. These treasures are far more valuable than money. And just what do you mean by that? You find secrets hidden inside old painting, yes? Painting of Drake von Bloodstone, also known as Count Dracula Duck. These treasures are part of spell to summon him. Bah, what rubbish. You will see. With power of Dracula Duck under my command, I will rule the world. Ooh, my skarby! You'd rather surrender number one dime, Scrooge. Dime is much gentler way to conquer world. Will save me great deal of trouble. Also, less risk of accidental Dracula bite. The first dime I ever made? Never. Then I will take precious nephews instead. You will bring me dime quickly enough after that. O nie, zabrała. Siostrzeńców. Pickle boys. Now I take leave. Bring number one dime to my home on Mount Vesuvius in 24 hours. Or little nephews will become Snackula for Dracula. Yeah. Oh dear. Sometimes I still get carried away. Uwolniła. Lousy, no good so-and-so. I stole those treasures, fair and square. This is no time for bellyache and Glumgold. I've got to save those boys.
Forget it. That she-devil's long gone. You can't catch her now. Maybe you're right, Flinty. That leaves me no choice. How about a deal? You help me get the boys back, and you can keep the 5 treasures. Without your dime, I'll become the richest duck in the world, and you'll be nothing but a shriveled up old has-been. That dime's not worth 10 cents next to the safety of my boys. Do we have an agreement? Are you joshing? It's a deal. You know what I think, McDuck? I think you've gone soft. You've let those pesky rugrats become a business liability, and I'm gonna be the richer for it. Oh, go soak your head. Zrobił układ, że pomoże mu pokonać magikę i jak mu pomoże, znaczy jak mu pomoże odzyskać siostrzeńców, to odda mu skarby. Także to jeszcze nie koniec poziomu. Wow. Czekaj, czy jak tu zginę, to będę mogła tu wejść, czy nie? Help me rescue the lads, and the treasure is yours. You keep up your end, and I'll keep up mine. Okej, okay, mamy kolejny poziom. Nie wiem, jak długi jest. Czekajcie, zrobię przerwę w nagrywaniu. Okej, okay, nie wiem, jak długi jest ten poziom. Właśnie nie wiem, czy mogę wyjść z tego poziomu i tu wrócić, ale wydaje się długi, bo spójrzcie, tu jest cała mapa, więc myślę, że zostawimy sobie następny raz. Jeśli będę musiała przechodzić jeszcze raz księżyc, żeby tu dojść, to będzie ciężko, ale wydaje mi się, że nie jest tak źle. Damy exit level. You'll use your iron progress. Yes. Sprawdzimy. Najwyżej będzie wielki fail stulecia. Ale powinno się dać wrócić do tego poziomu, tak mi się wydaje. Właśnie. Mount Vesuvius. Mamy Vesuviusa. I to jest ostatni poziom jednak. Myślałam, że to będzie ostatni, ale się okazuje, że nie, także wielkie zaskoczenie. Nie wiedziałam, że ten poziom również tu będzie. Ale jest, także będzie jeszcze kolejny odcinek lub odcinki, zależy ile mi to zajmie. Pójdziemy w takim razie jeszcze kupić... oj, coś mi się ścina brzydko. Kupić nagrody. Może mi starczy na więcej niż myślałam. Czekajcie, czego jeszcze nie mamy? To jest zablokowane niestety. Czy mamy wszystkie concept arty kupione? Albo wszystkie characters, czy mamy kupione? Chyba tak, bo tu nie było drugiej strony. Concept arty też są wszystkie. Szkice. Musimy dokupić trochę szkice. A, chciałam kupić. Okej, okay. To nie wiem dokładnie skąd jest, ale wygląda bardzo ładnie. Lubię takie szkice. Tu mamy, aha, ten zamek Drakuli. To jest też z tego zamku. Fajnie to wygląda. Miałabym aż to ochotę pokolorować. Czekajcie. Fries. Jaskinie jakieś. 170. O, kolejny szkic. Te background paintings jeszcze mi się nie odblokowały. Ale to spoko. Może nam starczy? Może nie, nie wiem. Już mamy mało pieniędzy. Mamy wnętrze statku. O! Odblokowało się background paintings. Czy te pencil renders to mam tylko jeden? O, na pewno mi nie starczy na wszystkie. Czekajcie, kupimy coś stąd. Wow! To są te tła całe do poziomów. One wyglądają naprawdę ładnie. Czekajcie. Tu mamy z Vesuviusa. Które wykupić? Te za 280. Też bardzo fajnie wygląda. Nawet nie pamiętam, kiedy też było. No i teraz mamy tylko 60, bo to już nic nie kupimy. Chyba na nic mi już nie starczy. No, nic tyle nie kosztuje. Nie mam pieniążków. To nie starczy mi na wszystkie, nawet jeśli jest jeszcze jeden poziom. Bo jeszcze jest muzyka i te TV show arty. Niestety mi chyba na nie starczy. Możemy pójść na koniec tradycyjnie do skarbca. I... Jej! Nie ma tu moich skarbów. Ale cały czas nie ma mojego sera zielonego z księżyca, ale cały czas zostały pieniądze. Tak, taki teraz smutny koniec odcinka. Ale na pewno tak myślę, uda się... Na pewno tak myślę. No, myślę, że uda się odzyskać siostrzeńców w kolejnym odcinku. Być może jakoś się uda też odzyskać skarby, nie wiem. W każdym razie na dziś to by było wszystko. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało i do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa!